jest warty, aby rozważać go. Jest naszym pragnieniem słowa Jezusa Chrystusa. A zatem posłuchajmy, a zatem oddajmy Jemu cześć poprzez tą pieśń. Każdego dnia w społeczności z Tobą, Panie, sam na sam wstępuję do rozważań, pragnieniem wysłuchania słowa Twego, Jezu. Nie oczekuję, Panie mój, nagłych we mnie zmian, pomału rodzę się w Twoim słowie, a wtedy, Stwórco mój, Ty dotykasz mnie, napełniasz serce moje. Panie, Ty prowadzisz mnie, każdego ranka modlę się, źródłem moim słowo Twe, z radością wielką witam Cię. Ze snu obudziłeś mnie, sprawiedliwości Twojej chcę. Ja się rodzę chwili tej, Duchem Świętym napełniasz mnie. Bywa tak, czasami zgubię się, jesteś ze mną, prostujesz drogi moje, podnoszę wtedy wzrok, widzę Ciebie. Słowa Twoje, Panie, uczą mnie postawy, czuję sercem, domem moim jesteś, jesteś blisko Ciebie, kocham. Panie, Ty prowadzisz mnie, każdego ranka modlę się, źródłem moim słowo Twe, z radością wielką witam Cię. Ze snu obudziłeś mnie, sprawiedliwości Twoje chcę. Ja się rodzę chwili tej, Duchem Świętym napełniasz mnie. Powstaję, jestem, rozumiem, ufam, wracam drogą prawdy. Jezus, Zbawco, Panie, Ty prowadzisz mnie, każdego ranka modlę się, źródłem moim słowo Twe, z radością wielką witam Cię. Ze snu obudziłeś mnie, sprawiedliwości chcę i chcę. Ja się rodzę chwili tej, Duchem Świętym napełniasz mnie. Powstaję, jestem, rozumiem, ufam, wracam drogą prawdy. Jezus, Zbawco. Wszelka chwała temu, który jest Zbawcą naszym. Ten, który daje nam powstać, jest obok nas, rozumie, ufamy Mu i wracamy drogą prawdy ku temu, który jest naszym Bogiem, Jezus Chrystus, nasz Zbawca. Alleluja. Alleluja. Wywyższony bądź Ty, który jesteś, żyjesz i królujesz. Czytam z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału od 23 wersetu.
Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za Was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, czyńcie to razy pić będziecie na moją pamiątkę, ilekroć bowiem spożywacie ten chleb. Albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich Pański, niegodnie winny będzie ciała i krwi Pańskiej. Maranata, przyjdź Panie Jezu, oczekujemy Twojego przyjścia, chwale. Drogi Panie Jezu, Ty tak postanowiłeś, aby poświęcić się za każdego z nas. Twoje ciało, które było okładane wieloma razami, osiniaczone, plutono Ciebie, wyszedzano Ciebie, niczym się nie uskarżałeś, bo Twoja miłość była pełna i jest pełna miłości wobec każdego z nas. Dziękujemy Ci, że Ty poświęciłeś siebie za każdego z nas w ciele swoim. Obito Twoje ciało, następnie wzięto Cię i ubiczowano tam na placu. Twoja święta krew, która płynęła tam szerokim strumieniem na tą posadzkę. I Twoja święta krew, która ociekała z Twoich przebitych rąk, Twoich nóg, kiedy zawisłeś na krzyżu Golgoty. Ciekała w dół krzyża, na którym zawisłeś. I siąkała w ziemię tuż. I wołała głośniej za każdym z nas: drogocenna, święta Twoja krew, każda kropla pełna miłości. Każda kropla drogocenna za nas stała się odkupieniem za nas, naszym wybawieniem, osłoną i ochroną. Dziękujemy Ci za Twoją świętą krew. Jak nasz Pan czynił, tak i my czynić będziemy. Rozdajemy, łamiemy chleb. Następnie będziemy rozdawać wino. Dziękujmy Mu za to, co On uczynił dla wielu z nas. Dziękuję Ci, kochany Tatusie w niebie, za cudowną łaskę, za cudowną miłość, za każdy dzień w moim życiu, że jesteś obecny i realny. Że jesteś Bogiem cudów, Bogiem żywym. O cokolwiek proszę, Ty pomagasz. Ja upadam, a Ty dodajesz siły i na nowo podnosisz. Tobie będzie wszelka chwała, moc i uwielbienie. Alleluja, amen. Dziękuję Ci, Boże Ojcze, Tatusiu Niebieski. Dziękuję Ci za Twoje słowo. Za Twoje słowo, które jest przestrogą, jak nie należy czynić, żeby nie być ukaranym. Boże Ojcze, dziękuję Ci za Twoją przychylność. Dziękuję Ci za mojego męża, za moją kochaną mamunię, teściową. Dziękuję Ci za wielu, wielu ludzi, którzy są mi przychylni. Modlę się całym sercem za WTZ Saperów. Całym sercem modlę się o tych ludzi, ażebyś Ty im dał rozeznanie, mądrość,
przede wszystkim mądrość, żeby wiedzieli ci ludzie, jak postępować, jak żyć. Boże Ojcze, bądź uwielbiony za wszystko. Bądź uwielbiony za wszystko. Za tamtych ludzi, za każdego człowieka na WTZ Saperów. Bądź uwielbiony i wywyższony. Alleluja, amen. Amen. Dziękujemy ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przed Jezusa, Syna Twego, Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, które nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, które nam zgotowałeś mieszkania w sercach naszych. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Ty, o Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia swego, pokarm duchowy oraz napój dałeś ludziom na pożywienie. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Nam zaś darowałeś pokarm duchowy oraz napój i żywot wieczny przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki, Tobie chwała na wieki. Przyjdź nasz Jezu, Panie, oczekujemy Twojego przyjścia, chwale, drogi Jezu. Umocnij każdego z nas, Panie. By mogli wytrwać, Panie, we wszystkim, tak jak zapewnia nas Twoje Boże Słowo, aby wytrwać we wszystkim. Mimo tego, co przychodzi na nas, niekiedy to nam się nie podoba, chcemy być, Panie, wierni Tobie, chcemy być posłuszni Tobie. Kształtuj nas, Panie. Motywuj nas poprzez Twojego Bożego Ducha, poprzez Twoje żywe Słowo. Chcemy, Panie, także wstawiać się, Panie, o potrzeby, Panie, bieżące, Panie. Chcemy wołać, Panie, za tymi, którzy, Panie, zmagają się, Panie, w swoich ciałach, Panie, z różnymi, Panie, dolegliwościami. Gdyż, Panie, Ty jesteś Bogiem, który przychodzi w uzdrowieniu. Dzisiaj, Panie, wołamy za Urszulą, Panie. Abyś, Panie, dotykał się, Panie, tam, gdzie ona się